W dzisiejszym odcinku człowiek, który uważany był za jednego z najbystrzejszych gangsterów w historii. Bardzo możliwe, że gdyby nie on, postać Ala Capone, dla którego był mentorem, nigdy nie pojawiłaby się w takim kształcie, w jakim ją znamy. Od nielegalnym alkoholem w sklepie swojego ojczyma przez członkostwo w największym gangu Nowego Jorku i rządy w Chicago, aż po zamach i doradzanie Charlesowi Lakiemu Luciano. Zapraszam na historię człowieka, którego nazywano Lisem, a także Mózgiem. Przed Państwem John Donato Torrio. Nazywam się Łódka, a to jest podcast Nasza sprawa Dzieje Mafii, w którym oceniam postacie, które stały za sukcesem amerykańskiej mafii w minionym stuleciu. Przybliżam również zdarzenia, które miały wpływ na amerykańską Kozanostrę i przestępczość zorganizowaną. Jeżeli podobają Ci się materiały, które robię, zachęcam do zostawienia subskrypcji, łapki w górę i komentarza. Zapraszam również do zaobserwowania moich profili w mediach społecznościowych. Linki zostawią w opisie filmu. Johnny Torio, a właściwie Giovanni Donato Torrio, urodził się 20 stycznia 1882 roku w miejscowości Monte Peluso, które obecnie znane jest pod nazwą Irzina. Irzina leży nieco ponad 100 km od Neapolu. Kwestia miejsca narodzin Torio do niedawna sprawiała niemały kłopot mafijnym historykom. Nawet biograf Ala Capon podawał za miejsce narodzin Torio miejscowość Orsara di Puglia. Tak czy inaczej, Donato Torrio pojawił się na świecie w 1882 roku, a więc w tym samym, w którym w Polsce, a dokładnie w Krakowie, rozpoczęto budowę linii tramwajowej, a w brytyjskim Down zmarł Karol Darwin, czyli twórca teorii ewolucji. Rodzicami Giovanniego byli Tomaso Torrio i Maria Carluccio. Oboje rodzice pochodzili z Apuli. Niewiele wiadomo o jego rodzicach. Z informacji istotnych udało mi się dowiedzieć, że w wieku dwóch lat Johnny stracił ojca. Tomaso miał być pracownikiem kolei, miał zginąć w wyniku wypadków pracy. Owdowiała Maria niewiele później zdecydowała się na wyjazd z Włoch. Matka małego Giovanniego postanowiła udać się tam, gdzie w tamtym czasie wyjeżdżała większość Włochów, za ocean do Stanów Zjednoczonych. Mały Giovanni wraz z matką osiadł na Lower East Side. Niedługo po przybyciu do Stanów Maria poznała Salvatore Caputo i postanowiła za niego wyjść. Tym samym mały Donato, czy raczej już John, zyskał ojczyma, a wkrótce na świecie pojawiło się rodzeństwo John'ego. Nicholas, Izabela i Grace. Jak się miało okazać, ojczym Johnego będzie jedną z kluczowych osób w jego życiu. To właśnie u niego Torio miał pierwszy raz zetknąć się ze światem przestępczym. Co prawda, Salvatore oficjalnie miał być właścicielem warzywniaka, ale nieoficjalnie jego sklepik stanowił przykrywkę dla handlu nielegalnym alkoholem. Praca z ojczymem stanowiła niemal perfekcyjny zalążek przestępczej działalności młodego Torio. Jako nastolatek, Johnny Torio dołącza do młodzieżowego gangu z James Street. Wspólnie z Robertem Vanellą, który był jego sąsiadem, dość szybko rozkręca swoją działalność. Nastolatkowie dość często wchodzą w konflikty z innymi grupami, a sam to Rio, pomimo niezbyt okazałej budowy, przez kolegów nazywany był straszny John. Powodem miał być sposób, w jaki nosił się to Rio. Wydawał się być zimny jak lód, brutalny, a każda jego akcja zdawała się być skalkulowana. Gang z James Street był praktycznie młodzieżówką Five Points Gang, który w tamtym czasie był jednym z najgroźniejszych i największych gangów w Nowym Jorku. Piątkami kierował jej założyciel. Paul Kelly, a właściwie Paolo Antonio Vaccarelli. Kelly dbał o to, by jego gangu obawiali się wszyscy. Jednocześnie przerwanie poszukiwał dopływu świeżej krwi. Torio i Vanella dzięki swojej działalności dość szybko zaczęli zarabiać duże pieniądze. Otworzyli nawet bar z bilardem dla swojej grupy, w którym rozwinął się nielegalny handel. Panowie pałali się również pożyczkami. Te sukcesy dość szybko ściągnęły na nich uwagę Pola Kelly'ego. Dwaj młodzieńcy nie mieli innego wyjścia, jak dołączyć do potężnego pola. Według ChicagoLogic.com miało to miejsce około 1900 roku. Johnny dość szybko stał się jednym z poruczników i zaufanych ludzi Kelly'ego. Sam Kelly miał stać się dla Torio kimś w rodzaju mentora. To on miał nauczyć Torio bardziej wyrafinowanego działania w świecie przestępczym. To również Kelly doradził swojemu młodemu podobiecznemu, by ten przestał używać wulgarnych słów. W późniejszych czasach jeden ze współpracowników Torio powie: Nigdy nie słyszałem, żeby wypowiadał wulgarne lub sprośne słowa. Według źródeł, do których dotarłem, Johnny Torio współpracował z Kelly mniej więcej do 1907-1909 roku. Konkretnego potwierdzenia, która data jest właściwa, nie udało mi się ustalić. Wiemy jednak, że mniej więcej w tym okresie Torio postanowił działać na własny rachunek. Operacje Torio kręciły się wokół pożyczek, bukmacherki, prostytucji, kradzieży. I handlowania opium. Według źródeł, mniej więcej w tym czasie poznaje młodego, ambitnego przestępcę, Ala Capone. Młody Capone miał wtedy pracować dla Franka Yale'a jako barman. Yale był współpracownikiem Torio, według jednych źródeł, a według innych jeden dla drugiego miał być mentorem. Niektóre źródła mówią o tym, że to Yale wprowadzał Torio, a inne mówią o tym, że to Torio szlifował talenty Yale'a. Na potrzeby tego odcinka przyjmijmy, że panowie po prostu ze sobą współpracowali. Obaj również zostali mentorami Capone. Chociaż w nowojorskich czasach większy wpływ na człowieka z blizną miał mieć jednak Yale, również w tamtym czasie John D. Torrio zyskał nowy przydomek nadany mu przez Ala Johnny, co miało być wyrazem szacunku dla Torrio. Nowojorskie interesy Torrio miały się dobrze. Zdołał wraz ze współpracownikami podwoić swoje przychody i stać się wpływową postacią Nowego Jorku. Operowali głównie na Brooklinie. Co ciekawe, Pomimo wielokrotnego udziału w wojnach gangów, zwłaszcza w młodzieńczych czasach, nigdy nie trafił do więzienia, przynajmniej nie w Nowym Jorku. Ale nie wyprzedzajmy faktów. Powód, dla którego Torio nigdy nie został skazany, kryje się w jego drugim przydomku, The Brain. Torio był piekielnie bystrym i inteligentnym człowiekiem, a to pozwalało mu skutecznie znikać z radarów policji. Niektóre źródła sugerują, że John Torrio brał udział w wojnie Kelly vs. Eastman, a więc w jednym z największych konfliktów Nowego Jorku tamtych lat. Konflikt ten nazwano również wojną o dwa punkty – ponieważ spór dotyczył dwóch z pięciu ulic, które tworzyły five points. To jednak historia na kiedy indziej. Wracając do Torio i jego udziału w tym konflikcie. Te źródła są na tyle wątpliwe, że wrzucam je tylko jako ciekawostkę. Niestety nie udało mi się nigdzie znaleźć twardego dowodu na jego udział w walkach. Jeżeli tak rzeczywiście było, to stał po stronie Pola Kellyego. Big Jim Colosimo na początku XX wieku był jednym z najważniejszych ludzi w Chicago. W jego posiadaniu były liczne domy publiczne, potocznie zwane po prostu burdelami. Jednak zgodnie ze starą maksymą mówiącą, że na każdego cwaniaka znajdzie się większy cwaniak, Colosimo wpadł w tarapaty. Początek XX wieku to był czas, w którym Stany Zjednoczone terroryzowane były przez czarną rękę. Było to Stowarzyszenie Włoskich Przestępców, którzy trudnili się głównie haraczami. Pierwsze zmianki o czarnej ręce pojawiły się pod koniec XIX wieku. Przestępcy kontaktowali się z ofiarami listownie, a charakterystyczną cechą była czarna ręka, służąca jako podpis. Pewnego dnia sam szef chicagowskiego podziemia znalazł w swojej skrzynce podobną przesyłkę. Sęk w tym, że Colosimo nie zamierzał zapłacić stowarzyszeniu ani centa. W tym miejscu na scenie ponownie pojawił się John Torrio, który, jak się okazuje, był spokrewniony z żoną Colosimo. Według niektórych źródeł, Torrio miał być również krewnym samego Colosimo, jednak tutaj brak twardych dowodów. W związku z tym trzeba przyjąć, że pokrewieństwo pomiędzy Torio a Colosimo było spowodowane ślubem ciotki Johnego z Big Jimem. Tak czy inaczej, w 1909 roku boss z Chicago wezwał do siebie Torio, który cieszył się w tamtym czasie jak już ustaliliśmy sporą reputacją. John miał rozwiązać problem Colosimo z czarną ręką, co rzeczywiście mu się udało. Pewnego dnia postanowił umówić się z bandytami na przekazanie pieniędzy, ale nie przyjechał sam. Było z nim dwóch jego ludzi. Kiedy tamci się pojawili, Torio i jego załoga wyskoczyli na nich i zwyczajnie ich zastrzelili. Czarna Ręka zrozumiała przekaz i od tamtej pory Big Jim miał z nimi spokój. Kolosimo był na tyle zadowolony z roboty wykonanej przez Torio, że zaproponował gangsterowi pozostanie w wiecznym mieście i pracę dla niego. Torio przystał na propozycję i już wkrótce kierował kilkoma domami publicznymi, które należały do jego wuja. W 1910 roku Kongres Stanów Zjednoczonych wprowadził ustawę o handlu niewolnikami, która uznawała za przestępstwo przewożenie kobiet między Stanami w celach prostytucji to dla osób takich jak Colosimo i Torio, działających w tej branży, miało stanowić problem. Nic bardziej mylnego. Torio nadal sprowadzał młode kobiety do swoich domów publicznych, tak by dostarczać klientowi towar najwyższej jakości. Kiedy dwie dziewczyny uciekły z burdelu Torio i zagroziły pójściem na policję, ten wysłał dwóch swoich ludzi, którzy w przebraniu policjantów po prostu je zamordowali. 10 lat po przybyciu Torio do Chicago, w wiecznym mieście pojawia się młodzieniec, z którym Torio wcześniej już współpracował, Al Capone. Jak wiemy, Capone musiał opuścić Nowy Jork w obawie o swoje życie, a powrót pod skrzydła Torio, którego znał i szanował, wydawał się być najrozsądniejszym wyborem. List Torio w tamtym czasie był niezaprzeczalnym numerem 2 całego Chicago. Jego wuj nadal zasiadał na tronie, co wkrótce miało się zmienić. Nadchodziły czasy prohibicji. Czym była prohibicja, każdy z nas wie, więc nie ma sensu tutaj po raz kolejny powtarzać tego samego. Dla mafii była to przede wszystkim żyła złota, jednak nie każdy był w stanie dostrzec potencjał w szmuglowaniu alkoholu. Szef chicagowskiego podziemia był więcej niż zadowolony z pieniędzy, które przynosiły mu burdele, i nie zamierzał babrać się alkoholem. Nie widział w tym sensu. Dostrzegał za to problemy z policją. Na nic zdawały się próby przekonania go przez Torio i Capone, który dość szybko wyrósł na numer 2 Torio. Zarówno John, jak i Al wiedzieli, co trzeba zrobić. Skoro Kolosimo nie chce wejść w handel nielegalnym alkoholem, na którym można zarobić jeszcze więcej pieniędzy niż z burdeli, musi zniknąć. I tak, dobrze słyszycie: Trio postanowił zlikwidować swojego wujka. No dobra, męża swojej ciotki, ale to niewiele zmienia. W zasadzie to w chwili zabójstwa byłego męża swojej ciotki. Kolosimo rozwiódł się z Wiktorem Moresko. Powodem było uczucie, jakie pojawiło się w nim do młodszej kobiety, z którą szybko się ożenił. Nie dane im było jednak długo ze sobą żyć. W maju 1920 roku John Torrio przekazał informację Colosimo o dostawie, która czeka w jego restauracji. Big Jim pojawił się w restauracji, a tam czekał już na niego zabójca. Colosimo wpadł w pułapkę i stracił życie. Według wielu źródeł zabójcą miał być kolega Torrio z czasów Five Points, Frankie Yale. Pomimo podejrzeń, policja nigdy Jela nie zatrzymała, choćby po to, by go przesłuchać. Inne pogłoski mówiły o tym, że również Capone miał być zabójcą. Jednak tutaj brakuje twardych dowodów. Było jednak oczywiste, że za zamachem stał numer dwa ekipy Colosimo, Johnny Torrio, który na śmierci swego wujka zyskał najwięcej. Po śmierci Colosimo, Torrio zasiadł na tronie chicagowskiej mafii. Kierował największą organizacją w wiecznym mieście. Pomimo takiej siły nie zamierzał jednak walczyć z rywalami. Próbował się dogadać. Rozlew krwi przeszkadza w robieniu interesów, a przecież to Rio, choć bandyta, to kreował się przede wszystkim na biznesmena, który chce zarabiać. Zaraz po objęciu władzy, jeszcze w 1920 roku, Torio dogadał się z większością gangów czy grup przestępczych Chicago. Była jednak jedna grupa, która zdecydowała się rzucić wyzwanie włoskiemu gangsterowi Northside Gang. Gang zmieszany etnicznie, ale rządzony przez Irlandczyka, Dina O'Baniona. W swoim składzie mieli Irlandczyków, Żydów czy Polaków. Northside Gang wkrótce stanie się prawdziwym wrzodem na czterech literach Torio, a później samego a la Capone. Początkowo wydawało się, że Torio zdoła się dogadać z Obanionem i całe chicagowskie podziemie w spokoju będzie robić kasę na przemycie alkoholu. Jeszcze w 1921 roku wszystko wydawało się być w porządku. Obanion nie tylko zachował Northside i Gold Coast, zamożną dzielnicę nad jeziorem Michigan, ale nawet dostał kawę Cicero, przedmieścia kontrolowanego przez Torio i Capone w południowej części Chicago. I wszyscy dzielili się z zyskami z kasyna o nazwie Sheep położonego nad jeziorem, ale w końcu spokój został zburzony. Rok 1924. Obanion był wściekły na skutek działalności trzeciego gangu, gangu z West Side, braci Jenna, mającego na celu rozszerzenie na jego terytorium działalności związanej z nielegalnym handlem i szantażami. Jennowie współpracowali z Torio i dlatego ten nie chciał być sędzią w ich sprawie. Obanion nie mógł zgodzić się z decyzją Torio i zaplanował akcję przeciwko lisowi. Northside Gang zaczęli kraść ciężarówki przewożące nielegalny alkohol. W ten sposób Obanion i jego ludzie mieli wzbogacić się o jakieś pół miliona dolarów. Nie minęło dużo czasu, a Torio rozeznał się w sytuacji i zrozumiał, że jego irlandzki partner go okrada. Jednak zanim zdecydował się wykonać ruch, Obanion umówił się z nim na spotkanie. Irlandzki gangster powiedział Torio, że planuje odejść na emeryturę. Miał legalny biznes, kwiaciarnię i chciał w końcu żyć spokojnie. John Trio zaproponował odkupienie udziałów O'Baniona w biznesach, które prowadzili razem. Jednak prawda była całkowicie inna. Posłuchajcie. O'Banion dowiedział się, że policja planuje nalot na browar Ziben, lokal, którego O'Banion i Torio są współwłaścicielami. Postanowił zwabić tam Torio i Al Capone. W ten sposób chciał wykosić głównych rywali i przejąć alkoholowy biznes na własność. Kiedy podczas spotkania Trio z O'Banionem w browarze pojawili się federalni, włoski szef mafii zdał sobie sprawę, że został oszukany. Torio, Capon i Obanion zostali aresztowani. Sam Obanion na widok federalnych miał szyderczo uśmiechać się w kierunku swoich włoskich rywali. Według źródeł, do których udało mi się dotrzeć, był tam również polski akcent Earl Weiss, a więc człowiek, którego w przyszłości miał bać się sam Capon. O ich rywalizacji opowiadałem w dwuczęściowym odcinku o człowieku z blizną. Serdecznie zapraszam do wysłuchania. Wróćmy do Torio. Było to drugie przestępstwo federalne Torio, jeśli zostałby postawiony w stan oskarżenia. Groziłaby mu długa odsiadka. Johnny wpadł w gniew i zaplanował śmierć Obaniona, której dokonano 10 listopada 1924 roku. Do zabójstwa irlandzkiego gangstera doszło w jego kwiaciarni. W ciągu dnia do przybytku prowadzonego przez Obaniona weszło kilku mężczyzn. Według relacji jeden z nich miał usisnąć dłoń Irlandczykowi odrobinę zbyt długo, ten jednak nie zdołał zabrać ręki, ponieważ padł trafiony kilkoma pociskami z pistoletu. Trio pozbył się konkurenta. Niektóre źródła podają Franka Yale jako tego, który miał dokonać zabójstwa. Jednak podobnie jak w przypadku zabójstwa Colosimo, brakuje twardych dowodów i ta sprawa nadal nie została rozwiązana. Najprawdopodobniej już nigdy nie dowiemy się kto tak naprawdę zabił Obaniona. John Toro choć z początku niechętnie zlikwidował swojego głównego rywala. Nie był to jednak koniec wojny włosko-irlandzkiej, która do historii przejdzie jako wojna piwna, czy też wojna browarniana, w zależności od tłumaczenia. W Northside Gang władzę przejął Jaime Weiss, urodzony w sieradzu polski gangster. Tak naprawdę nazywał się Henryk Wojciechowski, jednak po przyjeździe do Stanów Zjednoczonych zmienił zarówno imię, jak i nazwisko. Tak czy inaczej, Jaime postanowił szukać zemsty za zabicie swojego szefa i przyjaciela jednocześnie. Niemal od razu zaplanował zabójstwo Torio i niewiele brakowało, aby się to udało. Zanim jednak do tego doszło, Weiss i spółka próbowali dopaść Capon. Jednak pomimo starań, Capon uszedł z życiem. Jest 24 stycznia 1925 roku. John Torio wraz z żoną Anną wracają ze sklepu z warzywami. Są już praktycznie jedną nogą w domu, kiedy na ulicy pojawiają się Weiss, George Moran i otwierają ogień w kierunku bossa włoskiej mafii. Torrio zostaje trafiony. Dostaje w szyję, ramię i kratkę piersiową. Unika jednak śmierci. Al Capone przebywa przy jego szpitalnym łóżku i pilnuje, by jego szef mógł dojść do siebie w spokoju. Jest też ochroniarzem na wypadek, gdyby tamci pojawili się w szpitalu celem dokończenia zadania. Jednocześnie Al Capone udowadnia swoją lojalność i oddanie dla Torio. To niedługo później będzie miało duże znaczenie. Dzięki opiece Capone, Torio dość szybko wraca do siebie. Niestety, czeka go niemiła niespodzianka. Zostaje skazany na 9 miesięcy pozbawienia wolności. Według kilku źródeł, Torrio miał zapłacić komu trzeba, by jego cela była odpowiednio zabezpieczona. Najgroźniejszy człowiek z Chicago nagle zaczął obawiać się o własne życie i wcale nie był taki groźny. Jeszcze odbywając wyrok, Torrio podjął decyzję. Przechodzi na emeryturę. Zrozumiał, że sprawy w Chicago przybrały zły obrót. Nie chciał zginąć walcząc z Irlandczykami. Wystarczyły mu ślady po trafieniu w szyję, które będzie zasłaniał do końca życia szalikiem czy inną chustą. Postanowił przekazać całe swoje imperium człowiekowi, który wkrótce stanie się najpopularniejszym gangsterem w całych Stanach Zjednoczonych. Jego numer 2, Al Capone, był gotowy by zasiąść na tronie. Capone, jako wyraz szacunku i oddania, miał przekazywać 25% dochodów dla dawnego bossa. Tutaj źródła się różnią. Według jednych miał to trwać kilka lat, a według innych do końca życia. Jednego bądź drugiego. Po wyjściu z więzienia John Torrio podjął kolejną decyzję. Zdecydował się opuścić Chicago, gdzie nie czuł się bezpiecznie. Wraz z żoną i silną uzbrojoną obstawą udał się do Nowego Jorku, zostawiając za sobą problemy wiecznego miasta. Toriyo chciał żyć na częściowej emeryturze we Włoszech ze swoją ukochaną żoną Anną. Po przybyciu do Nowego Jorku spotkał się z Charlesem Lakim Luciano, aby omówić swoje plany na przyszłość. Panowie znali się jeszcze z czasów Five Points Gang, gdzie szlifowali swoje przestępcze talenty. Jak możemy przeczytać w książce The Last Testament of Laki Luciano, tak Luciano wspominał tamte spotkanie. On, Toriyo, miał ukryte miliony. Powiedział mi, że chce omówić plan. Uważał, że alkohol znów stanie się legalny i chciał zostać moim agentem w Europie, zacząć wykupywać legalne opcje na najlepszą szkocką, aby przygotować się na koniec prohibicji. To było 7 długich lat przed uchyleniem i ciężko było w to uwierzyć. Nagle przychodzi facet, który przepowiedział, że cały mój pieprzony nielegalny biznes, a co za tym idzie wszystkich innych, zamieni się w gówno. Nie skończyło się na jednym spotkaniu. Następnego dnia panowie ponownie się spotkali, ale Luciano nie był sam. Przyszedł w towarzystwie swoich zaufanych Franka Costello i Mejera Lanskiego. Rozmawiali o wejściu w legalne interesy. Lanski i Torio dość szybko mieli nawiązać ze sobą nić porozumienia. Dwa błyskotliwe umysły, patrzące znacznie dalej niż kolejny dzień. Na koniec spotkania John Torio zasugerował grupie rozmówców, by ci zaangażowali się w politykę. W końcu, skoro mogli kupować policjantów, to dlaczego nie móc więcej, mając wsparcie polityczne? Wydaje się, że te słowa najbardziej zapadły w głowę Frankowi Costello. Państwo Torio pod koniec 1925 roku weszli na statek płynący do Włoch. Osiedli w Neapolu, gdzie kupili apartament i mieli w planach dożyć spokojnej starości, jeździli na weekendowe wycieczki, chodzili do opery, wygrzewali kości w słońcu kampanii. Oprócz tego dużo podróżowali. Według źródeł Torio pokochał Hawaję na tyle mocno, że pomiędzy 1926 a 1928 rokiem wielokrotnie zatrzymywał się wraz z żoną w Royal Hawaiian Hotel. I pewnie w ten sposób upłynęłoby mu życie, gdyby nie ten wstrętny Benito Mussolini, który chciał kierować każdym aspektem życia zwykłego włoskiego obywatela. Wypowiedział wojnę mafii i wszystkim ludziom z nią związanym. Dla Torio i jego małżonki zabrakło we Włoszech miejsca. Musieli uciekać. Zdecydowali się na powrót w dobrze sobie znane miejsce, do Nowego Jorku. Zrobili to po cichu, bez rozpowiadania na lewo i prawo. Torio od czasu zamachu stał się niezwykle ostrożny. Starał się trzymać na uboczu i nie wpadać w żadne kłopoty. Po powrocie do stanów Torio spotkał się z Luciano Costello i Joe Adonisem i został poinformowany o wydarzeniach mających miejsce zarówno w Nowym Jorku, jak i Chicago. Powiedziano mu, że Capone zamienił jego dawne królestwo w coś w rodzaju dzikiego zachodu, gdzie trup słał się gęsto. Torio usłyszał, że Frank Yale i Capone poróżnili się. Miało pójść o dostawę nielegalnego alkoholu. Według Ala, część z nich miała zostać skradziona przez Franka. Capone wkrótce wysłał oddział uderzeniowy, aby zamordował jego starego przyjaciela. Choć zasmucony śmiercią Ejla, John Torrio nie pojawił się na pogrzebie starego przyjaciela i człowieka, który w przeszłości pomógł mu zasiąść na mafijnym tronie. Chciał uniknąć rozgłosu. Torrio wykorzystał swoje umiejętności organizacyjne, po śmierci Arnolda Rothsteina w listopadzie 1928 roku pomógł zorganizować wszystkich czołowych przemytników alkoholu i handlarzy rumem na wschodnim wybrzeżu w luźny kartel, który pozwolił im połączyć swoje zasoby. Kartel rozciągał się od Bostonu po Filadelfię, a członkowie stali się znani jako Wielka Siódemka. Jak można łatwo zauważyć, Torio choć oficjalnie na emeryturze nieoficjalnie pełnił rolę swego rodzaju mafijnego doradcy. W maju 1929 roku gangsterzy z całego kraju spotkali się w Atlantic City, aby omówić nowe sposoby wzajemnej współpracy. Spotkanie miało być pomysłem Lanskiego, Costello lub Torrio. Bez względu na to, czy to był pomysł Torrio, był na tej konferencji postrzegany jako starszy mąż stanu. Gangsterzy spotkali się, aby nawiązać relacje i przygotować się na dzień, w którym prohibicja dobiegnie końca. Jedną z obaw grupy był niedawny rozlew krwi w Chicago. Między lutym a majem 1929 roku w dwóch szeroko nagłośnionych wydarzeniach brutalnie zamordowano dziesięciu mężczyzn. Jedną z nich była masakra w Walentynki, a drugą pobicie kijem baseballowym, w wyniku którego zamordowano Alberta Anselmiego, John'a Scalise i Josefa Giunte. Według biografów Capon, John Torrio przekonał człowieka z blizną do odbycia kary pozbawienia wolności. Miała to być oczywista szopka, która uspokoiłaby opinię publiczną. Capon, choć niechętnie, zgodził się ze swoim dawnym mentorem i po spotkaniu poszedł na komendę. Skazano go za nielegalne posiadanie broni. Capone liczył na karę kilkunastu dni, tymczasem skazano go na rok. Według kilku źródeł jeszcze w 1928 roku John Torrio miał doradzać mafijnej czołówce, by zaczęła zwracać uwagę na rozliczenia podatkowe. Czuł, że amerykańska prokuratura może próbować w ten sposób zakończyć ich przestępczy proceder. Zresztą ostatecznie Torrio będzie miał rację. To przecież niezapłacone podatki pogrążą Ala Capone. Lata 30 e dla Torrio to czas, w którym inwestował w nieruchomości i legalny już wtedy alkohol. Wydawać się mogło, że Torrio jest już przestrzegającym prawa obywatelem i biznes, nic bardziej mylnego. By oszukać urząd podatkowy nie chciałby jego nazwisko widniało jako właściciela. Jako prezesa w jednej z firm zrobił swojego teścia. Ściągnął do niej również kolegów z dawnych czasów z czasów prohibicji, by ci pomogli mu w dostawach. Ostatecznie jednak został zdradzony. Jeden z jego konkurentów, być może z zazdrości, powiedział policji o prawdziwej roli Torio w biznesie alkoholowym, a funkcjonariusze państwowi rozpoczęli przeciwko niemu śledztwo. Kiedy Torio zdał sobie sprawę ze skali śledztwa rządowego, szybko sprzedał firmę Prender, Gast Davis grupie bostońskiej, osiągając zysk w wysokości 93 tysięcy dolarów. Następnie próbował opuścić kraj i zarezerwował dla Anny i siebie bilet na rejs z Quebecu do Rio de Janeiro. 22 kwietnia 1936 roku Torio udał się na pocztę w White Plains, aby odebrać paszport. Tam został aresztowany przez agenta urzędu skarbowego i osadzony w więzieniu federalnym na Manhattanie z kaucją zwolnienia w wysokości 100 tysięcy dolarów. Nie była to jakaś wygórowana kwota, nie dla państwa Torio. Anna przyniosła pieniądze przeznaczone na kaucję. Kiedy opuszczali więzienie, zostali osaczeni przez żądnych krwi reporterów. To wtedy miało zostać zrobione słynne zdjęcie, na którym były władca Chicago leży na ziemi. Torio chcąc umknąć przed fleszami aparatów, pośliznął się i upadł na ziemię. Agenci rządowi ścigający Torio doszli do wniosku, że jest on winien 110 277 dolarów z tytułu zaległych podatków i kar za lata 1933-1935. William H. Boyd, szef zespołu z 18-letnim stażem w rządzie, zalecił sądowi ugodę pieniężną w wysokości 100 000 dolarów, ale bez postępowania karnego. Oferta zaskoczyła agentów rządowych, którzy Prowadzili dochodzenie w sprawie Torio i wszczęto dochodzenie przeciwko Boydowi. FBI szybko odkryło powiązanie między dwoma mężczyznami. Torio miał hipotekę na domu Boyda. Boyd został zawieszony w pracy i nakazano mu zgłosić się do FBI na przesłuchanie. Ostatecznie wątek Boyda nie zakończy się szczęśliwie. Boyd nie trafi do więzienia. Nie trafi nawet na przesłuchanie w siedzibie FBI. Pójdzie do domu, weźmie sznur i powiesi się. Proces Torio rozpoczął się 29 marca 1939 roku. Kaucja została cofnięta, a Torio spędzał noce w areszcie śledczym. Sędziowie zostali odosobnieni, a strzegli ich zastępcy szeryfa. Oba te środki ostrożności były zwykle zarezerwowane dla procesów, w których mowa była o popełnieniu morderstwa. W pierwszym tygodniu rząd przedstawił wielu świadków, w tym uwięzionego handlarza narkotykami, Jacoba Jaszę-Katzenberga. Pod koniec procesu pojawiła się informacja o powiązaniu Turio z Schulzem i Greater City Surety and Indemnity Company. Zeznania mieli składać wdowa poszulców Francis i jego prawnik Richard Dixie Davis. Ponadto reporterzy odkryli, że Al Capone był przesłuchiwany w Alcatraz na temat finansów Torio i jego taktyk ukrywania dochodów. Podobno przygotowano 50-stronicowe oświadczenie, obie rewelacje trafiły na pierwsze strony gazet. W tym momencie. Torio zdecydował się przyznać do winy. Chociaż Torio groziło 12 lat więzienia, prokurator Seymour Klein zażądał dla niego wyroku zaledwie 2,5 roku, na co sąd ostatecznie przystał. Torio nakazano także zapłacić 86 tysięcy dolarów zaległych podatków i kar finansowych. Kiedy Torrio był odprowadzany, zaciekawiony reporter zapytał go o powód, dla którego zmienił swoje zeznania. Torrio odpowiedział, Pani Torrio kazała mi to zrobić. Lis nigdy nie ujawnił, dlaczego zmienił swoją wersję. Zapytany przez reporterów, czy jego zdaniem rewelacje Schulza lub Capone mają coś wspólnego z przyznaniem się do winy, prokurator Klein odpowiedział, że zamierzał przedstawić świadków posiadających wiedzę z pierwszej ręki na temat związku Torio z Boydem. Klein czuł, że historia skandalu, przekupstwa i samobójstwa będzie miała duże znaczenie dla ławy przysięgłych. W związku z tym zachodziło podejrzenie, że dalsze grzebanie w sprawie Torio może przynieść mu jeszcze wyższy wyrok. Z tej perspektywy, przyznanie się do winy wydawało się być najlepszym rozwiązaniem dla byłego szefa chicagowskiego podziemia. Torio zamknięto w więzieniu Leavenworth. Wkrótce dołączył tam lepkę Buchalter, który otrzymał 14-letni wyrok za posiadanie narkotyków. Jednak nie tak długo po przybyciu do Leavenworth lepkę był w drodze powrotnej do Nowego Jorku, gdzie czekało go krzesło elektryczne w Sing Sing, po tym jak Ape Kit Twist Railes. Zdecydował się zeznawać przeciwko kolegom z Murder Inc. 14 kwietnia 1941 roku. Po odbyciu zaledwie 23 miesięcy, Torio został zwolniony warunkowo. Po wyjściu Torio małżeństwo osiadło na Brooklynie, a Torio powrócił do trzymania się na uboczu. Nazwisko John'ego pojawiło się na krótko podczas przesłuchań w ramach komisji KVWera na początku lat 50. chociaż od lat byli bliskimi przyjaciółmi i współpracownikami biznesowymi, Frank Costello powiedział komisji, że spotkał Torio tylko dwa razy. Dwukrotnie w 1943 i 1947 roku. Costello, zeznając pod przysięgą, zaprzeczył, jakoby kiedykolwiek spotkał Torio. Typowa zagrywka członka mafii, ale o Franku Costello będzie jeszcze okazja porozmawiać w przyszłości. Premier Podziemia tu również niezwykle ciekawa postać. Jeszcze na początku lat 50. John Torio handlował nieruchomościami w Ohio. Państwo Torio przez krótką chwilę mieszkali w Cincinnati, ale ostatecznie wrócili na Brooklyn. Jest ranek 16 kwietnia 1957 roku. Torio pojawia się w salonie fryzjerskim. Cel jest oczywisty. Zasiada w fotelu i niedługą chwilę później doznaje zawału. Został przewieziony do szpitala w Cumberland. Lis zmarł o 15:45 tego popołudnia. U jego boku aż do ostatniej sekundy jego życia trwała żona, wierna i oddana Anna. Tak zakończyła się historia jednego z największych gangsterów w historii Stanów Zjednoczonych, mentora Ala Capon, doradcy Lakiego Luciano. Zmarł spokojnie w szpitalnym łóżku, trzymając być może za rękę swoją żonę. Znalazłem fajne zdanie podsumowujące śmierć Johna Torio. Mówiono, że być może śmierć w szpitalnym łóżku czy sypialni własnego domu jest prawdziwym miernikiem sukcesu gangstera. Przecież niewielu miało możliwość umrzeć w własnym łóżku ze starości. I to tyle na dzisiaj. Jeżeli dotrwałeś do końca, to zachęcam do zostawienia komentarza o treści mafia. Mam nadzieję, że odcinek okazał się być dla was ciekawy. Ja nazywam się Claudio Młotka, a to był nowy odcinek podcastu Nasza Sprawa Dzieje Mafii. Cześć.